Okej, sprawdźmy. Co? 3-4? Nie biorę. Nie kupuję nic, co ma mniej niż 3-8 na Vivino. Tak nie róbcie. Cześć, mam na imię Iwo i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć parę słów o aplikacji Vivino, chyba najbardziej popularnej aplikacji winiarskiej na świecie. Jeżeli jakimś cudem nie jesteście jeszcze jednymi z ponad 50 milionów użytkowników Vivino, bo tylu właśnie użytkowników ma aplikacja na całym świecie, to powiem Wam pokrótce, o co chodzi. Może widzieliście przy półkach sklepowych osoby robiące zdjęcia etykietą, scrollującym coś w swoich telefonach. One zapewne skanowały etykiety za pomocą aplikacji Vivino. Jest to bardzo proste. Robisz zdjęcie, chwila, wyskakuje Wam pełna informacja o producencie, o konkretnym winie, o szczepie, o regionie, o cenie, nawet food pairing wyskakuje. I co najważniejsze, o cena. No właśnie, musicie zdać sobie sprawę z jednego najistotniejszego faktu dotyczącego ocen na Vivino. To są subiektywne oceny użytkowników. Jakich użytkowników, spytacie? No właśnie, nie wiadomo. Użytkowników są miliony, każdy ma prawo ocenić wino i każdego ocena liczy się tak samo. No więc, jeżeli weźmiecie wino i ma ono mnóstwo ocen i średnia jest wysoka, no to chyba znaczy, że mamy w ręku wino dobre. Niby tak, ale nie do końca, bo pozostaje jedno najważniejsze pytanie. Czy to wino jest dobre dla Ciebie? Jeden wniosek można z ocen na Vivino wyciągnąć na pewno. Wniosek, jaki jest taki ogólny gust społeczeństwa co do win. Zakładałbym, że większość użytkowników Vivino to są osoby jednak mniej doświadczone, które traktują Vivino jako swoisty pamiętnik, notatnik, oceny wina dla własnej skali porównawczej. I to jest okej, i to jest w porządku, tak? Vivino należy używać. Jednak chyba nie zaskoczę Was, mówiąc, że najwyższe oceny na Vivino osiągają wina łatwe w odbiorze, pełne, delikatne, często z wyczuwalną słodyczą. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten filmik, sprawdziłem i w najwyżej ocenianych winach na Vivino w Polsce, w kategorii do 60 zł, 6 z 10 pierwszych miejsc zajmują wina oparte o szczep Primitivo. Jeżeli poszerzymy skalę od 60 do 120 zł, robi się nieco bardziej różnorodnie, ale ciągle Primitivo ma 5 z 21 miejsc. Wina z popularnych, powszechnie lubianych szczepów będą miały zwykle wyższe oceny niż te trudniejsze, bardziej egzotyczne, skomplikowane. Więc porównywanie ocen na Vivino jest w porządku, jeżeli patrzycie na wina jednej kategorii, najlepiej jakościowej i cenowej, a nie bierzecie wina z dwóch kompletnie różnych światów. Dla porównania powiem Wam, że popularne Sauvignon Blanc w niskiej cenie, z dyskontu, z owadem w logo, ma bardzo zbliżoną ocenę do wina Pavillon Rouge, czyli drugiego wina słynnego Chateau Margaux, które kosztuje 50-100 razy więcej. Zupełnie inaczej do degustowania podchodzi nowa osoba w świadku winiarskim, zafascynowana pierwszymi winami w swoim notesiku, a zupełnie inaczej wytrawny degustator, dlatego tańsze wina mogą być przekładane w jeden sposób, a droższe wina mogą być przekłamane, ich ocena w drugi sposób. Osoba degustująca droższe wina, możemy założyć, że posiada już pewne doświadczenie w tym temacie. Jej ocena będzie bardziej obiektywna, oparta o porównanie z podobnymi winami z podobnej półki cenowej i jakościowej. Natomiast osoba nowa w temacie może na przykład, jeżeli chodzi o wina jakieś bardziej wymagające, trudne, nie zrozumieć do końca, co wino nam chciało osobom powiedzieć. Może nie mieć odniesienia do podobnych produktów na rynku. Może stwierdzić, kurczę, ej, to wino było 3 razy droższe, a 3 razy lepsze nie jest. I wystawić mu niższą ocenę. Może, nie musi. No właśnie, tego przy Vivino nie wiemy. Wina trudniejsze w odbiorze, chłodniejsze, z wyższą kwasowością, mają na Vivino trudniej. One się nie wpasowują w taki szeroki gust społeczeństwa, w związku z czym dostają często niższe oceny. No, gwarantuję Wam, że jeżeli weźmiemy przekrój wszystkich Primitivo z Apulii w Polsce, jakie są na Vivino, i wszystkich francuskich Pinot Noir, no to te drugie będą miały oceny niższe. Tak samo, jeżeli weźmiemy francuskie Chablis i nowozelandzkie Sauvignon Blanc, no to powiem tak, zawodowcy raczej pewnie preferują te pierwsze, ale to te drugie ze względu na swoją szczerość, prostolinijność, owocowość, świeżość
przeżywają szczyty popularności i osiągają tam najwyższe oceny. Tak samo nie ma co się sugerować ceną, która jest podana w aplikacji Vivino. Pamiętajcie, że użytkownik sam ją uzupełnia na podstawie tego, ile on za dane wino zapłacił. A przecież dobrze wiecie, że to samo wino inaczej będzie kosztować w sklepie, inaczej będzie kosztować na półce w wine barze, inaczej będzie kosztować podane przez kelnera w białych rękawiczkach w eleganckiej restauracji, a jeszcze inaczej w sklepie w regionie producenta. Tak więc podsumowując, Vivino jak najbardziej tak, tylko pamiętajcie, nie traktujcie ocen na Vivino jako wyznacznika jakości, ale jako wyznacznik popularności. Traktujcie to jako swój notatnik, swój pamiętnik, jako jakaś podpowiedź. Wyszukujcie w opiniach tych cech, których szukacie w winie, natomiast nie ufajcie ślepo ocenom, które tam widzicie, bo może się okazać, że niepotrzebnie pominiecie wino, które mimo że może nie pasowało większości osób, wam by sprawiło wspaniałą przyjemność, albo możecie się naciąć w zupełnie drugą stronę. A ja teraz chciałem wam jeszcze pokazać kilka win z Republiki Wina, które mają bardzo przyzwoite oceny na Vivino. No, chyba was nie zaskoczę, że królują tutaj dobrze zbudowane czerwienie, co wpisuje się generalnie w całą retorykę mojego przekazu i w to, co się na Vivino dzieje. Mam tutaj dwa wina, dobrze zbudowane Amarone i Valpolicella Ripasso od producentów Cabotta i Dalcero. No, Amarone, czy też Baby Amarone Valpolicella Ripasto. Gęste, złożone, tu jest prawie wszystko na maksa podkręcone. No nie ma co się dziwić, że robią one wrażenie na ludziach i osiągają no, bardzo wysokie oceny na Vivino, bo te butelki, z tego co sprawdzałem, to są oceny około 4,5, czyli bliskie perfekcji. No, powiedziałem, że Primitivo tyle razy wymieniłem, ulubione wino Polaków. No i nie inaczej jest u nas, czy to Stilio, czy to 1954 od Cantina Paradiso, czy tańsze, trochę prostsze, ale też bardzo przyjemne Puro od Biancardiego. To są wszystko ceny powyżej 4,2, 4,3. Ciekawa na przykład, natomiast sytuacja zachodzi tutaj w winach białych. Przygotowałem dla was dwa wina, które są bardzo wysoko oceniane, bo to są 4,3 łączne oceny roczników dla tych win. Jeden to jest od Joachima Flicka, bardzo wysokiej klasy Riesling. No, nie najtańszy, z pojedynczej parceli, leżakowany w dębowych beczkach. No, generalnie kawał wina. I obok ta sama ocena dla Zomer Greensam, czyli półwytrawny Rivaner. Wino dużo tańsze, dużo prostsze, ale lekkie, świeże, przyjemne, lekko słodkawe. Czy to są wina tej samej klasy? Moim zdaniem nie. Ale czy te wina mogą sprawić taką samą przyjemność? Myślę, że mogą. Pytanie, czego szukacie w waszym winie. Używajcie Vivino z głową. Cześć.